Czyńmy dobrze bliźnim. Mateusza, rozdział 25, werset 34-36. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagim, a przyodzialiście mnie, byłem chorym, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Panie Boże Jahwe, Ojcze nasz, prosimy Ciebie, dodaj nam siły, abyśmy Ciebie, Boże, miłowali i miłowali także bliźnich. W potrzebie służyli im pomocą, abyśmy pragnącym dali pić, głodnych nakarmili, przychodniów w dom przyjęli, nagich przyodziali, chorych odwiedzili, więźniów pocieszyli, a wszystkim nieśli Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię i zachęcali się nawzajem do przestrzegania prawa Bożego. Prosimy Cię o to, Boże, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Miłuj Pana Boga swego, miłuj bliźniego swego, pomocą mu w potrzebie służb, daj pić pragnącemu, nakarm głodnego, przychodnia w dom przyjmij, chorych odwiedź, więźniów pociesz, a wszystkim nieś Jezusa ich zachęcaj do przestrzegania prawa Bożego. Jezus Cię wyzna przed Bogiem Ojcem, a Twoje imię na wieki zapisane będzie w Księdze Żywota. Sam Bóg koronę chwały włoży Ci na głowę i powiedzie Cię do domu Bożego. Amen. Dziękuję.